Hello na kanale. Jestem właśnie w Plantation. To jest taki sklep ogrodniczy typu Obi. I właśnie myślę, żeby kupić jakieś kwiatki do ogrodu, bo niestety... Do ogrodu. Na balkon. Bo niestety krosinka, którą miałam na balkonie, szpeci. A fajnie było zrobić takie fajne miejsce do spędzania czasu. Tak więc kupujemy kwiatki. Właśnie przeglądam pelargonie. Przed chwilą miałam konsultację z moją mamą. Które kwiaty się najdłużej będą trzymały i najdłużej będą kwitły. I jeszcze myślę właśnie nad hortensją, bo u mnie na balkonie jest takie wielkie donice. Więc jest gdzie sadzić. Nie wiem, czy w Polsce też takie drogie kwiaty są, czy tylko tutaj. I tak, zastanawiałam się też nad tym. Też tak w sumie fajnie to wygląda. Jak jest tak, o, to jest na ziemi. Jak jest tak dużo tych kwiatów, później będzie sobie tak rosło. No nie wiem. Ale chyba ostatecznie wezmę pelargonie. I jeszcze dylemat, czy właśnie takie bladoróżowe jak tutaj. Taki, o, delikatny róż. Czy taki żarowiasty. Ale chyba ten bardziej do mnie przemawia. Niech wszystkie dziadki z osiedla widzą, jakie mam piękne kwiaty. To jest też fajne. Pokażę wam tą roślinkę. I tak kojarzy właśnie jak w Grecji. Ciekawe, czy to nie jest to samo. Tak właśnie całe ściany są w tych kolorowych, różowych kwiatkach. To są jakby takie listki. To jest jakieś trzylistne, coś to się nazywa. O. 700 takie coś, jakieś 300 zł. A te pelargonie też najtańszych nie należą, niestety. 400 koron za donicę. Jakieś 170-180 zł. No jest zdzierstwo, ale jak ładny kolor. No oko się przyciąga automatycznie. No i słowo się rzekło, będą te pelargonie w takim... w takiej fuksji, to jest taka jakby fuksja, nie wiem sama jaki to jest kolor. Ale z daleka je widać, no widać. Porównuję te, a te, no te się rzucają od razu w oko. Biorę. Zastanawiam się też nad takim kwiatkiem. Coś japońskie, coś to jest, że w Japonii i właśnie w Ameryce Południowej, nie pamiętam już. Musiałam sprawdzić na internecie, co to jest. Nazywa się tutaj Spir, ale tu jest nazwa ta ogólna Astilbe. Patrzcie, takie mają też ładne kolorki. Ja lubię, jak kwiaty mają takie żywe kolory. Chyba coś sobie wezmę, będzie pasowało do mojej pelargonii. Właśnie sprawdziłam tą roślinkę, się nazywa Tawułka. Minus jest taki, że ona nie lubi za bardzo słońca, woli zacienione miejsca. A ja mam na balkonie non-stop słońca, ale chyba i tak to wezmę, bo to jest takie piękne. Wezmę te krzaki. Ciekawe, co Daniel na nie powie. Chyba co, to już przekwitło, czy dopiero będzie kwitło? O co tu chodzi? Myślę, że to też będzie pasowało do mojego ogródka na balkonie. Czyli w sumie donicy. Kocimiętka. Długo kwitnie. I taka fioletowa. Myślę, że będzie pasować do tych krzaczorków, które już sobie tutaj wkładam. Powiem wam, że nic nie wiem o żadnych kwiatach. Taki już mam busz. I ciężko coś w ogóle mi kupić, bo muszę co chwilę sprawdzać na internecie, ile to kwitnie, ile potrzebuje światła. No a co z tego, że ile potrzebuje światła, skoro to potrzebuje mało światła, a ja dam na całodziennie zasłoneczony teraz, więc tak, no. Wiecie, o co chodzi. Też tam zobaczyć, co mają, bo przed chwilą znalazłam jakiś taki kwiatek, który, oczywiście nazwy już nie pamiętam. Chwila, sprawdzę. Znaleziona macierzanka. To ma takie małe kwiatki, się mocno rozrasta. Tylko nie wiem, czy to już nie będzie za dużo takiego buszu. Tam mi się podoba takie coś, jak takie, wiecie, stepy akermańskie. Różne są kolory. Kurde, to może fioletowe. Będą pasować mi do całej reszty. A nie, za dużo będzie szło tego fioletu. Niech będzie biały. Będę z turbami dzisiaj. To jest też coś ciekawego. A, to takie malutkie. Jest tani. Więc podoba mi się jak najbardziej cena. Ale nie pasuje chyba do mojej kolekcji. Jedziemy dalej. Kolejny kwiat. No czy nie za dużo tego fioletu? To trochę tu, to trochę tu. Myślałam, że to wędomocy pachnie.
No nie, no pachnie lawendą. Kiedyś nie lubiłam lawendy, ale teraz, o, zobaczcie, tak na wietrze właśnie te kwiatki będą mi się tam kołysać. Muszę zrezygnować z tej kąciepiętki. A wziąć lawendy więcej. Kurde, nie wiem sama, co lepiej wygląda. Czy takie bardziej, gdzie jest więcej zielonego, czy właśnie to fioletowe. Muszę zamienić może kolejność. Chciałam, co, urwałam coś? Już mi leci. No i tak będzie właśnie mój ogród wyglądał. Sama nie wiem. Muszę to przemyśleć. Myślę właśnie, żeby w tej mojej donicy na balkonie zrobić trochę warzywniak i trochę takie z kwiatami. Bo ja lubię mieć taki świeży szczypioreczek. A to było w sam raz. Tak mi się marzy. Kiedyś chcę mieć swój ogródek i będę tam miała marchewki. Ja mam jakiś skis z marchewkami i już się widzę z koszykiem i z marchewkami. Nie wiem skąd się to wzięło, ale i jeszcze dorzucę tam ten szczypiorek. A, o Jezu, to nie mój koszyk. To jest mój koszyk. Nad tą lawendą dalej się zastanawiam. Ale na razie ją wziąłem i będę z nią jechać. I jak coś innego ładnego znajdę, to najwyżej pójdzie do odstrzału. Lecę dalej. Ja lubię jak są takie trawy ogólnie, ale jak teraz sobie przyłożyłam do moich kwiatków, to jakoś niezbyt mi tak trawa pasuje. Ja lubię jak ludzie mają w ogrodach. Sama nie wiem. Naprawdę pójdę z torbami, może coś lepiej odłożę. Największa doniczka. 2,5 tysiąca złotych. My God. Masz taką trawę. Nie wiem sama. W razie chyba dam z trawą spokój. Jak wszystko zasadzę, to sobie będę myślała takimi kosmetycznymi jeszcze częściami mojej donicy. Te kwiatki są ładne. I teraz one niestety przekwitną i zostaje sam zielony. I właśnie głównie zależy na tym, żeby były długo kwitnące. To już są chyba same krzaczury takie, wiecie, krzewy. Idę szukać jakiegoś szczypiorku. O, a tam co się dzieje? Na róże. No i właśnie. Biorę wóz do środka. No i kolejny dylemat, bo teraz nie wiem, czy one mi pasują, skoro to jest wszystko takie stonowane. Czy nie lepiej kupić coś takiego i sobie wszystko kolorystycznie ze sobą pasi. My God, sobie narobiłam problemów. Chciało się kupować kwiaty. Kurde, chyba moje piękne kolorgo nie zamieni na to. Też wygląda ładnie i bardziej chyba stanowany to będzie. No chyba to będzie taki bardziej rajski, a spokojny ogród. Dobra, zamiana. Decyzja nie była lekka ani prosta. Ale jednak biorę te, bo jakoś bardziej mi, no jakoś lepiej to się komponuje, jest tak bardziej, Jezu, słowo mi uciekło, harmonijnie. Nie wiem, najwyżej wrócę tutaj. Idę się opatrzeć, że może więcej kupię takich małych, białych, ale ta mi się tak podoba, ta trawa chińska, czyli kwiat chiński, to jak pan się nazywa. Wszystkie nazwy podam wam podczas filmiku. Może akurat kogoś zainspiruje. Dobra, lecę tu w prawo. To już mi 10 raz tu widzą. To śmieszne, jest tak jakby jak mech jakiś, nie? Ale mech w ogóle nie będzie mi chyba pasował do mojej koncepcji. No już nie byłoby źle chyba. Ale tak myślę, że nie ma co przesadzać, bo jeszcze dobrałam właśnie te kwiatki w kolorze białym, bo są jeszcze fioletowe. Tam miałam jeden i dobrałam jeszcze dwa i mam trzy. Zastanawiałam się, czy tej lawendy nie zwrócić, ale... Będę się martwić, jak nie starczy miejsca. Na razie sytuacja wygląda następująco. Tu jakieś takie typowo na skalniak. Ja skalniaka nie mam. Mam tylko skamieliny po jednym krzoku, który był odkąd się wprowadziliśmy. Muszę wyjść na razie działów z kwiatkami, bo zobaczcie, ile tu już tego dziadostwa mam. Tak więc do środka. Jeszcze zobaczę może za jakimi rzeczami do warzywniaka. Muszę też kupić łopatkę i małe grabki, bo moje gdzieś przepadły. Miałam dwa. Oj, kwiaty spadły. Miałam dwa zestawy. Ja mam jednego. Także jak wyglądają jak sztuczne. Jakby były takie z satyny takiej.
2 za 600. No ale róże w ogóle nie pasują do mojej kompozycji. Myślałam, że to takie truskawki rosną, ale to jest jakby... A myślałam, że to jest napompowane jakby były. Śmieszne. O, słoneczniki, też bardzo ładne kwiatki. Muszę chyba podjechać tu wózkiem, jeszcze zobaczyć, co tu mogę wpleść. Oj, warzywka. O, no to zaraz tam idziemy. Spoko stokrotki. A gdzieś też, teraz już nie widzę. Znajdę to na pewno w stawie. Były stokrotki na takiej długiej nodze. Też fajnie to wyglądało. Długo nie musiałam szukać. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Stokrotki na takiej nodze jak drzewo. Co, margaretki, a nie stokrotki. No, widać, jak ja się znam. Pięknie to wygląda. Kuszącą promocję znalazłam. 3 za 150. To myślę, że jeszcze jakby tak opasuje, abym swój niedosyt po tamtych różowych pelargoniach zaspokoiła. Chociaż może bardziej takie kolorki, co tak wepcham na razie. Ale ich nie widać. Może to jasne bardziej. Chyba wezmę coś z tego. One chyba są łatwe w utrzymaniu, więc powinnam dać radę. Tu jeszcze widzę coś fioletowego. A to nie wiem, co to w ogóle jest. Jakiś taki dziwny kwiat. Nie, już mam za dużo fioletowych. Ten już idzie out. No i postanowione. Biorę 3. Jeden taki jasnoróżowy i 2 takie ciemniejsze. Myślę, że jakoś nie będzie pasować. Jadę dalej, bo normalnie pójdę z torbami. Dopiero była wypłata i już zaraz nie będę jej czuła ani ciut. O, te kwiaty, turki się u nas mówią, nie? Nie wiem, jaka jest ich nazwa. Mi się kojarzą z moim domem w Polsce. Kiedyś tyle ich było. One się też łatwo rozsadzają, że jak to zaschnie. Pamiętam, że były z tego nasionka i gdzie się zasadziło, tam rosły. No ten to niestety, turku, ty do mnie tu nie pasujesz. Chociaż taki element też by nadał trochę życia. Ale będzie stonowane. O, tego słowa wcześniej brakowało. Stonowane, ale to mówią harmonię. Ten mi obrywa ciągle. Ajajaj. Miałam przyjść po 2 kwiatki, 3. No mam ich 1 000 000. I warzywniak. O, no właśnie nie zabiorę. Tu już nie mam miejsca na mój warzywniak. Jak to tak? A fajnie by takie papryczki mi rosły, ale super. Chili to ja nie wciągnę. Myślałam, że to jest agrest. Agrest jest pyszka. Fajnie wygląda, jak właśnie owocki już są na tych drzewkach. Już od razu czapnęłam przed chwilą pomidora. Już przykładałam, że może w jednym kąciku właśnie takie pomidorki. Tylko, że wiecie, jest kilka pomidorków i nie ma zaraz śladu. Zwłaszcza, że my tu wciągamy pomidorów fest. Więc zaraz będzie zostały tylko liście. Więc muszę mieć coś takiego jak właśnie szczypiorek, jakaś sałata, no bo to rośnie na okrągło i też się nie zje wszystkiego naraz. No i jesteśmy w dziale z ziołami. Ale fajnie mieć taki właśnie ogródek z takimi... Bakłażan. No, marzy mi się taki ogródek i szklarny, najlepiej może się jakieś dorobię. Ale na pewno wezmę szczypiorek i taki najbardziej okazały. Ja uwielbiam szczypiorek i uwielbiam cebulę. No niestety. Takie smaki, ale ten taki trochę suchy. Ile tu jest? 2 za 180, 20 koron oszczędności. Wezmę, bo i tak mi się coś przyda. Mięta. O, mięta też się przyda. Gdzieś wcisnę to. Ja nie wcisnę. Wcisnę. O, szczypiorek musi być, nawet nie ma co się zastanawiać. Ale taką, co ma duże listki, najlepiej. Z drugiej strony obiadę. Widzę, jest promka, 3 za 150, te norweskie. Taki szczypiorek do mojego się nie umywa, bo jest wielki. Macie porównanie właśnie tego szczypiorka, co ja wziąłem wcześniej, a norweskiego, no to niebo i ziemia, no to prawie nie ma nic. Trochę się boję, że ta bazylia mi padnie, bo zawsze w sklepie kupowałam na to moment i był kaput. No ale spróbuję. Znalazłam dział z łopatkami. Są albo takie zwykłe, albo takie z miarką, jakieś podejrzane. Trzeba je takie plastikowe, czy to w ogóle przetrwa. Taka mi się bardziej solidna wydaje. No teraz mam tych kwiatów w tej doniczce, to i tak za dużo nie nakopię, ale myślę, czy brać właśnie w zestawie. Czy taką jedną porządną.
Jak cenowo to wygląda i wszystko będzie jasne. Za 60 jest ta plastikowa chyba. O, to jest zestaw, takie małe grabki plus to. W sumie na moje potrzeby nie potrzeba nic więcej niż to, ale to jest z plastiku, więc myślę, że może lepiej mimo wszystko mieć taki zestaw z metalu. Też miałam kiedyś taki z metalu i mi wypadło to z tej drewnianej rączki. A czemu są dwie części, a są trzy części? Czy jest inny numer artykułu, czy ten sam? Inny. To powiem, to jest ten tańszy. Poza tym nawet nie wiem, do czego jest ta końcówka. Ten jeden, jak wiecie, możecie dać znać w komentarzu. Biorę te zwykłe. Sama nie wierzę, ile wykupiłam tego wszystkiego. Mam nadzieję, że nic mi nie skiśnie. Aha, i jest mój koszyk obładowany z każdej strony. Obstawiamy, ile za to wyjdzie. Mam nadzieję, że nie więcej niż 2000 koron. Jakieś 800 zł? 900? Ale jak pięknie w słońcu to wygląda. No nie no, jestem zachwycona. Dobrze wydane pieniądze. Ładnie ten zestaw wygląda. Właśnie drewno z żółtym kolorem zawsze ma taki fajny... Ten żółty kolor z takim fajnym akcentem, że to wszystko wygląda zaraz tak, wiecie, mi się zaraz z Włochami kojarzy i takim klimatem śródziemnomorskim. O, jeszcze ziemię bym musiała wziąć. O, nie wiem, czy naraz się zabiorę. Może tu na poręcz. Może przyjadę jeszcze raz. Jadę do kasy. Bo może nie będzie już mi stać na żadne szaleństwa, takie jak ziemia, i użyję tej starej, wypłowiałej. A jeszcze na rowerze przywiozłam sobie chyba 10 kilo. No ale co to jest 10 kilo przy takich dużych zakupach? No nie, w tym miesiącu już nie ma żadnych takich wydziwiań. To co jest? Czarna deńczyka, elegancka, nie ma co. Let's go do kasy, bo jesteśmy tak blisko, a tak daleko. Ale tą ziemię chyba i tak czapnę. Nie chcę myśleć drugi raz później. 2 za 400? Chyba żartują. Nie potrzebuję premium. Poszukam zwykłej. No i co? Złą drogą poszłam do kasy i co się dzieje? 2 za 180. No i to jest tak. Tu 180, tu 180, tam 200. Jezus. Jeden tylko wezmę. No jeden się nie opłaca, bo 20 koron tracę. Nie wiem. Widzi mi się. Ale są tyle tych fioletowych. Nie ma nic w innym kolorze. No się tak już tu zmieścił sam. A tu jest miejsce na jeszcze jeden. Sam się tak zmieścił, no to będzie. Biorę. Dobra, jadę już, bo naprawdę już tu mam tyle pieniędzy, że chyba będę jadła suchy chleb dla konia cały miesiąc. Dobrze, woda jest w kranie za darmo. Od razu załatwię tą ziemię. 400 koron, już 40 litrów, 80 litrów razem. Ja bym to kupiła, to mi starczyło na pewno, ale szkoda mi na ziemię tyle pieniędzy. Jest jeszcze nadzieja, że gdzieś będzie taniej ziemia dla mnie. O! 180 za jedną. No. I ta cena już jest tańsza. Zawsze to 20 koron. Fantastisk. Ziemia. No. Wszystko. Na balkon. O! I na balkon, i fantastisk. Biorę. Chyba jedno. Jezus. To mnie nie było. Ale widzę jeszcze promocja. Z 400 na 100, bo dopiero co był 17 maja. I widzę, że to są coś takiego kwiatki, jak kupiłam. No wezmę jeden taki. Nie potrzebuję znaczku flagi norweskiej. Ale to wygląda ładnie. 100 koron? Biorę. No i tak się właśnie wydaje bez sensu pieniądze. No ale idziemy do kasy. 3753 krony. Jesus Christ. Od kiedy ja niby lubię kwiaty takie sadzić? No trudno. Raz się zapłaci, a będzie kwitło aż do jesieni. Chciałam się jeszcze pochwalić. Zobaczcie, jak mam czysty samochód. To się u mnie nie zdarza często. No. Dobra, ładuję graty. A jeszcze najlepsze jest to, że ja dalej już z zimy wiozę ze sobą, chyba że ze sobą ciągle kaski, kijki do nart. Jestem taka leniwa, żeby wynieść to na stryk. Normalnie aż wstyd. Pakujemy, zrobiłam sobie troszkę miejsca. Tutaj chyba te mniejsze kwiatki dam.
stawiają się, które same mogą przytrzymać. Dam po prostu na ziemię. Co tam za fura? Patrzcie, tu full, tu ziemia i tam jeszcze kwiatki. O proszę, koło mnie nory. Przecież zostawiły wózek, pojechały. Ja ładnie zaniosłam. Naprawdę, czasem oni w ogóle nie mają takiej kultury w sobie. Kiedyś może zrobię film, jak to wygląda też, jak się sprząta tutaj, że w ogóle nie mają wstydu. No nic, jadę. Kto mi tu pomaga? Mój pomocnik roku. Co? No trochę tego jest, ale donica, jak widzicie, tu nie wiem, po zimie jakaś trawa mi tu wyrosła, nie wiem, o co tu chodzi. To jest chyba po prostu zielsko. I to, odkąd się wprowadziliśmy, walczyliśmy, żeby to się zrobiło zielone, ale to jest uschnięte, takie dziadostwo, pełno tych kłujących kolców. Trzeba to wyrzucić, ale to jest jakoś tak popularne. Zobaczcie, tam mają takie krzaki, tam, no pełno na balkonie i nie ma żadnych z kwiatami, poza tam tym jednym jakieś tam doniczki. Jakoś się to upcha. Trzeba zrobić ładnie ten balkonik. Rękawiczki, tu przygotowane wiadro na te wszystkie odpady ostre. Kopaliśmy korzenie tego krzaczora. Trzeba będzie go wyrwać. Cały tych trocin takich. Teraz dalej kopiemy korzenie, bo są masakrycznie głębokie. Czyli normalnie do rady tego trzeba wyrwać. Ja tu grabiam. Musi być równy podział pracy. Tak się trzyma jak wściekłe. A korzenie to ma normalnie wszędzie, pod całą donicą. Tu siedzi jeszcze, tu widzę też korzeń wielki. Idę chyba po moje nożyce do róż. Jednak nożyce się przydały. Większość grubych korzeni przecięliśmy i teraz jest większa szansa, że to puści, już prawie wylazło. O! Mam. Patrzcie, jakie obrzydliwe larwy. Przez to, że mam rękawiczki, to złapię to w rękę. Już druga taka jest, nie wiem, co to za dziwactwo. Out. Muszę tu pogrzebać, żeby wszystkie wytargać. Fuj. Wiecie, jak ciężko pracuję? Mam nadzieję, że ciężka praca przyniesie piękny efekt. Trochę zmieszałam tę ziemię. Ciągle jakieś wychodzą mi patyki. I takie mini korzenie. No ale... Największe chyba są wyjęte, powinno być ok. Trochę to wyrównać. I zaraz będę się brała za... układanie kwiatków i robienie kompozycji moich stepów akermańskich. To jest zakatek? To jest kocimiętka. Dzwoneczki, a to jawenda. Powiem wam, że przyszło co do czego, żeby to wszystko porozkładać, nie mam pojęcia. Teraz moja wizja już trochę inaczej się przedstawia. Ale tu w kąciku zrobię na pewno warzywniaczek. Czyli miętę, bazylię i szczypiorek sadzę tu. A zresztą muszę coś wymyśleć, bo tu mam jednego takiego, który był w zestawie na 17 maja razem z tym i z tym. Mam się jak on dorośnie, być tak może fajnie tutaj z taką kaskadą, spływą. Już sobie zasadzałam bazylię. Niestety dwa kawałki takie gałązki mięty mi odeszło od korzenia całkiem, nie wiem czy to urośnie. To chyba ta, jeszcze jedna tutaj. Jak nie mam, to najwyżej skiśnie. Trochę porozsadzam tą bazylię też, małe szanse daje na przetrwanie, ale trzeba być dobrej myśli. Tutaj tak myślałam, może tego białego dam. To chyba za duży dół na niego wykopałam. O nie wiem, ciężko mi to jakoś wszystko teraz rozplanować. Próbujemy dalej. Update po ponad miesiącu. Powiem wam tak, te kwiatki, ja wiem, że one przekwitają, muszę tutaj te suche zrywać, ale tak, ostatnio mieliśmy codziennie rano 5 stopni, wichura, tak, te doniczki latały, zimno, deszcz i powiem wam, że trochę klapły mi te kwiaty.
tego na filmie nie ma, bo znalazłam w sklepie cebulę, gdzie były gdzieś takie już te małe szczypiorki na nich i mówię, zasadzę sobie. Tylko nie wiem, dlaczego robią się takie szare. O co tu chodzi? Ktoś wie, czemu to jest takie suche? Dajcie znać, ja bym musiała wyrwać tę cebulę. To mi się ładnie rozrasta, dużo nowych listków jest. Ten kwiatek, chociaż jest domowy, to się trzyma. I nie wiem, o co chodzi z tymi. Ten był taki ładny, biały. Ten, tu jeszcze też resztkę tego pięknego różowego. I ten chyba też był taki jasno-różowy, biały. No to moja mama mówiła, że to trzeba przyciąć i może urośnie kolejny. Ale tak, te liście też już tutaj trochę kaput. Tu to już całkiem się dzieje. Nie wiem, czy to kwestia, że ja za mało podlewam, czy coś. Tu były te takie fioletowe dzwonki. Nic nie żyje. Tu były te takie białe. Jest jakiś jeszcze jeden, chociaż pozostało się, że mogę przypomnieć wam, który to był. No nie, nie widać. Tutaj też to wszystko chyba padło. Nie mam pojęcia. Kocie miętkiem się trzyma i nawet się rozrasta. Więc nie jestem zadowolona. To druga też jest ok. O, to białe. No to niestety to też chyba padło. O, to się ładnie trzyma. Lawenda też. Nie mogę narzekać. Jak przekwitnie mama mówiła, że muszę ściąć na kulę. Mięta to jest szaleństwo. Zobaczcie, co tu się dzieje. Jestem strasznie zdziwiona, że bazylia mi przeżyła. No, no tak naprawdę od razu myślałam, że ona i tak padnie, bo każdą, którą kupowałam w sklepie w doniczkach, padała. A ta się trzyma. Szczypiorek powinnam... Oho, już jakiś krzok. Szczypiorek powinnam trochę częściej go używać, bo się widzę, robi taka trawa pod spodem. Ale ogólnie właśnie bilans jest taki, że chyba połowa padła tych kwiatów, nie wiem, o co chodzi. I na filmiku wam nie pokazałam, jak zrobiłam sobie na taką wełnę czy coś, żeby były trochę niżej te donice. No, oby to mi przeżyło, bo normalnie szkoda, szkoda. A jeszcze co do właśnie braku inspiracji. No zobaczcie, no, Norwedzy mają same takie krzaki na tych balkonach. Nie mają w ogóle kwiatów, no. O co tu chodzi? Zwłaszcza, że to same dziadki mieszkają. Przecież dziadki lubią uprawiać ogródek. Ech, no ale chociaż mam najładniejszy balkon na osiedlu. No teraz już trochę mniej. No ale dajcie znać, o co chodzi z tymi kwiatami. I czy da się to jakoś wyratować. Dzięki za oglądanie. I do następnego filmu. Pa, pa.